Złoty chłopak, odcinek 206. Czy Ferit zdoła odzyskać Seiran? Halis prosi Hatidżę o przebaczenie i proponuje jej małżeństwo po latach rozłąki. Seiran i Ferit kłócą się o noc spędzoną przez Ferita z Pelin oraz o jej ciążę. Pomimo trudności, Ferit stara się przekonać Seiran, że są silniejsi razem i prosi ją o drugą szansę. Zobacz, co wydarzy się w Odyssey 206 tureckiego serialu Złoty Chłopak. Orhan dziękuje Seiran za jej wielką ofiarność, aby go uratować. Tymczasem Ferit przyprowadza Hatidżę do rezydencji. Ona udaje się do gabinetu Halisa, pytając oburzona, jak mogą tak traktować starszą kobietę. Halis tłumaczy, że zrobił to z bezsilności, podkreślając trudną sytuację. Przyznaje, że gdyby mógł, sam by do niej przyszedł. Hatidża, wciąż zdezorientowana, prosi o szczegółowe wyjaśnienie tego, co powiedział jej Ferit. Halis pyta Hatidżę o Oksa, pytając, kim jest i skąd się wziął. Hatidżę przypomina mu, że Oks był sierotą, unikaną przez wszystkich. Następnie Halis pyta, czego Oks od nich chce i jakie ma problemy z nim i Orhanem. Hatidżę zaczyna wyjaśniać, że Halis pobił Oksa, ponieważ ten się na nią gapił, Oks zostaje schwytany przez hrabiego Zie. Orhan odwiedza miejsce, gdzie przetrzymywany jest Oks i mści się na nim, bezlitośnie bijąc go masywną pałką. Tymczasem, w gabinecie Halisa, Halis rozmawia przez telefon z hrabią Zią, dziękując mu za zajęcie się sytuacją. Po zakończeniu rozmowy telefonicznej, Hatidżę komentuje, że powinni byli zostawić Bogu ukaranie Oksa. Halis odpowiada, że wierzą, że tylko Najwyższy może decydować o ludzkim losie i wspomina, że zostawili Oksa żywego. Hatidżę czuje się przytłoczona. Halis uspokaja ją, mówiąc, że to ona jest powodem dobrych rzeczy, podczas gdy on jest odpowiedzialny za te złe. Hatidżę obawia się, że ich dzieci będą nadal cierpieć z powodu ich grzechów, obawiając się zemsty od nieznanych ludzi, których skrzywdzili. Halis przyznaje, że wyrządził krzywdę innym, aby ją chronić, i stwierdza, że zrobiłby to ponownie, gdyby było trzeba. Hatidżę pyta Halisa o jego miłość, pytając, dlaczego kazał jej czekać tyle lat. Halis wyjaśnia, że widział ją jako delikatny kwiat i bał się, że jego ambicje i wrogowie mogą jej zaszkodzić. Czuł, że nie może jej wyrwać z jej domu. Hatidżę odpowiada, że mówi pięknie i że jego wnuk jest taki sam jak on. Stwierdza, że gdyby nie miała takiego serca, wyszłaby za mąż za jednego z wielu zalotników w ciągu ostatnich 40 lat. Oskarża Halisa, że ją zapomniał i ponownie nawiązał z nią kontakt dopiero wtedy, gdy szukał ręki jej siostrzenicy dla swojego wnuka, co praktycznie zakończyło ich historię.
Khalees prosi Khadidżę, aby nie pozwalała ich historii zakończyć się, sugerując, że ich wspólne życie może nadal przynosić szczęście, jeśli pozostaną blisko. Podchodzi do biurka, bierze małe pudełeczko i wraca do Khadidżę. Mówi delikatnie, nazywając ją swoją młodością i cichym pragnieniem swojego serca. Khalees oświadcza się, oferując pierścionek zaręczynowy jako symbol swojej półwiecznej miłości. Ze łzami w oczach Khadidżę przyjmuje, a Khalees wkłada pierścionek na jej palec, Seyran budzi się i odkrywa Ferita siedzącego obok niej. Pyta, co się dzieje, a Ferit ją uspokaja, że wszystko jest w porządku. Wyjaśnia, że jego dziadek rozmawiał z jej ciotką i problem z Oksem został rozwiązany. Seyran, wciąż zaniepokojona, pyta, czy Ferit zrobił coś Akinowi, a on ją zapewnia, że nic mu się nie stało, ponieważ powiedziała im, że nie jest zamieszany. Seyran wyraża obawy, że ludzie Oksa mogą nadal sprawiać problemy, ale Ferit upiera się, że wszystko jest w porządku. Przytula ją i zapewnia, że jest bezpieczna. Seyran decyduje, że ona i jej ciotka powinny opuścić rezydencję, czując, że nie mają powodu, aby zostać. Ferit jednak przekonuje ją, aby została. Ujawnia, że rozmawiał z jej ojcem i uważa, że wiedział wszystko i że Suna miała rację, mówiąc, że on się nie zmienia, tylko zmienia taktykę. Ferit przyznaje, że popełnili błąd, próbując się rozstać, i nalega, że mogą rozwiązać swoje problemy. Prosi Seyran, aby przestała się kłócić i choć nie chce natychmiastowego przebaczenia, prosi o kolejną szansę na naprawienie błędów i uporządkowanie spraw. Seyran wielokrotnie oskarża Ferita o zdradę i kłamstwo, pytając, jak zamierza naprawić sytuację, ponieważ jego czyny nie mogą być łatwo usprawiedliwione. Ferit przyznaje, że nie wie, co zrobił źle. Opowiada Seyran o nocy, którą spędził w mieszkaniu Pelin i której nie pamięta, ponieważ był pijany. Tymczasem Pelin omawia tę samą noc z Sertem, ale on opisuje wydarzenia w zupełnie inny sposób. Pelin przyznaje, że tej nocy nie chciała być z Feritem, a wolała być z Sertem. Ferit jednak nalegał, żeby rozmawiali i upił ją. Nie pamięta, co się stało tej nocy, ale później odkrywa, że jest w ciąży. Usprawiedliwia się, mówiąc, że nie wiedziała, gdzie jest, dlatego nie powiedziała mu o ciąży. Ferit obwinia siebie, przyznając, że głupio wierzył, że Pelin była tylko z nim. Żałuje, że nie powiedział wcześniej Seyran prawdy, że dziecko jest jego. Seyran wyraża swoje rozczarowanie, zastanawiając się, dlaczego Ferit nie zaufał jej wcześniej, ponieważ starałaby się go zrozumieć i znaleźć razem rozwiązanie. Ferit przyznaje się do swoich błędów i wad, przyznaje, że nie zasługuje na miłość Seyran, ale mimo to wyznaje swoją głęboką miłość do niej. Seyran, zraniona jego czynami, mówi, że oboje są nieszczęśliwi razem.
Pomimo ich trudności, Ferit uważa, że są jeszcze bardziej nieszczęśliwi osobno i ponownie proponuje, aby się zeszli. Złoty chłopak, Odyssey 207. Halis ogłasza zaręczyny z Hatidże. Halis ogłasza, że poślubi Hatidże. Hatidże, zdeterminowana, aby przestrzegać tradycji, nalega, aby Halis poprosił o jej rękę Kazima. Zobacz, co wydarzy się w Odyssey 207 tureckiego serialu Złoty Chłopak. Ferit i Seyran postanawiają zostać razem. To nie zaskakuje nikogo. Halis składa oświadczenie, prosi wszystkich, aby go wysłuchali, chwyta Hatidże za rękę i mówi, że wkrótce się pobiorą. Ifakat mówi, że jest zmieszana. Ona i Newket są najbardziej zmartwione wiadomością. Halis mówi, że był jasny i powtarza, że on i Hatidże się pobiorą. Dodaje, że ona będzie panią domu. Ferit jest jedynym, który gratuluje Halisowi i Hatidże. Ifakat uważa, że coś jest nie tak z Halisem i proponuje wezwać lekarza i sprawdzić jego ciśnienie krwi. Próbuje mu pomóc dotrzeć do jego pokoju, Halis rozkazuje Ifakat, aby przestała go dotykać i krzyczy na nią. Ifakat nalega, że on nie myśli racjonalnie, ale Orhan interweniuje i mówi, że to typowe dla jego ojca, który zawsze stawiał swoje pragnienia przed pragnieniami rodziny. Orhan sarkastycznie wspiera ojcowskie pragnienie Orzenku w jego wieku. Hatidże mu odpowiada, pytając, co złego jest w ich wieku, i nawołuje Orhana do rozsądku, podkreślając, że rozmawia z patriarchą rodziny. Newket stwierdza, że Halis nie był żonaty z jej matką i pyta, dlaczego teraz poślubi inną. Zastanawia się, jak on myśli, że oni po prostu zaakceptują jego decyzję. Hatidże mówi jej, aby nie mówiła o swojej zmarłej matce. Halis się złości i mówi wszystkim, że dom jest jego i może robić, co chce, włącznie z poślubieniem kogo chce. Nawet grozi wyrzuceniem z domu każdego, kto się z tym nie zgadza. Hatidże prosi Ferita, aby zawiózł ją do domu Kazima. Postanowiła nie zostawać w rezydencji przed ślubem. Hatidże, Halis, Ferit i Seyran podróżują. Hatidże wyraża życzenie, aby Halis poprosił Kazima o jej rękę zgodnie z tradycją. Halis nie chce rozmawiać z Kazimem. Hatidże mówi, że dla niej ważne jest, aby jej rodzina zaakceptowała małżeństwo. Halis zgadza się z życzeniem Hatidże i planuje odwiedzić dom Kazima jutro, aby złożyć oficjalną propozycję małżeńską. Atmosfera w rezydencji jest napięta. Kaja i Suna wycofali się do swojej sypialni, a pozostali członkowie rodziny pozostają w salonie. Ifakat nalega, że Halis stracił rozum i powinien zobaczyć się z lekarzem. Semi umniejsza sytuację, mówiąc, że to tylko małżeństwo i zastanawia się, o co tyle hałasu, sugerując, aby zostawili Halisa, aby był szczęśliwy.
Newcastle wyraża obawy o konsekwencje dotyczące spadku, martwiąc się, że połowa majątku trafi do rodziny Sunlim i stanowczo oświadcza, że nie pozwoli nikomu zabrać tego, co należy do jej syna. Ifakat, zdenerwowana, pyta, kiedy podjęto decyzję o małżeństwie. Gulgin uważa, że związek trwał już długo. Ifakat upiera się, że to niemożliwe, i tłumaczy decyzję Halisa jego zaawansowanym wiekiem, ponownie twierdząc, że stracił rozum. Latif wchodzi do salonu i surowo upomina Ifakat. Ona prosi Latifa, aby porozmawiał z Halisem i przekonał go do zmiany decyzji o małżeństwie. Latif, niezadowolony z zachowania Ifakat, ironicznie zauważa, że to brzydko myśleć, że Halis jest chory, ponieważ chce być szczęśliwy. Przypomina wszystkim, że szczęście głowy rodziny jest najważniejsze i sugeruje Ifakat, aby zmądrzała lub opuściła dom.